Witam. Tylko nie wiem, jak to ksyju, to niech tak będzie. Słuchaj, no jako baran to oczywiście, tylko wiesz, to jest tak, że barany muszą do tego dojrzeć. Dojrzewają dopiero, to jest taki moment, astrologicznie to można wyliczyć, dokładnie kiedy. I zaczyna zupełnie inaczej widzieć ten świat. I właśnie uczy się pokory. I dlatego też czasami, jak przyglądamy się, barany są bardzo spokojne. Wyjątkowo spokojne. Powód? Ja wiem, że się astrologiem nie zajmujesz, ale po drugiej stronie jest waga. I waga wtedy właśnie wytwarza ten realizm, ten spokój. I to szachowanie, to co nazywam, obejrzyj sobie wagę, bo to będzie dla ciebie duży punkt zwrotu, jakby takiego, wiesz, to co, do czego się dąży, jako przedstawiciel, znaczy inaczej nie przedstawiciel, bo źle to powiedziałem, źle to ująłem, jako każdy baran dąży do doskonałości. Właśnie waga jest tą doskonałością i radzę po prostu. I będzie ci dużo łatwiej, jako właśnie przedstawicielowi płci tej pięknej i jako przywódcy znaku barana i przejść do wagi, bo to jest piękniejsze, bo to jest znak męski. To z kolei waga jest takim, no, przynajmniej tak się wydaje, że jest znakiem żeńskim. I kieruje nią nie Mars, tylko Wenusa, wiesz, kobieta, która jest taka troszeczkę, wiesz, jak to się mówi, bardzo ambitna, ma swoje dobre cechy. Dlaczego nie? Dzisiaj kobieta musi być ambitna. Dzisiaj zupełnie kobiety inaczej. I na inną rolę w kulturze i w tym układzie, w którym jesteśmy. Kobiety jednak powinny mieć tego Marsa, bo jest to wbrew pozorom, wiesz, bardzo niemiły okres właśnie dla mężczyzn, a tym bardziej dla kobiet, które muszą być takie, powiedzmy, że bardziej odważne, czy bardziej męskie, czy też bardziej no, krwiożercze, tak? Bo to jest po prostu tak jest. I dziękuję ci za ten wpis, ale wolę, żebyś przeszła jednak na blog. Na blogu jest dużo łatwiej poszukać i dużo łatwiej jest tam cokolwiek znaleźć. No więc tylko wpisz w Google azborowiecki.net i automatycznie albo blog, vlog, czy vlog przez V, blog astrologiczny. I tam tutaj z boku masz po prostu wypisane dokładnie znaki. Po drugiej, tutaj po tej stronie masz tutaj są odpowiedzi, te, które właśnie twoja będzie jako pierwsza w tej chwili, bo za chwilę wyjdzie następna odpowiedź, czy też wypowiedź jakaś, to co się ukazuje na bieżąco, a staram się robić to bardzo na bieżąco i bardzo dziękuję ci za ten tutaj wpis. Trzymaj się, powodzenia i chylę czoło tobie jako przedstawicielowi tej płci pięknej spod tego znaku męskiego, czyli barana, że nauczyłaś się tej kultury. Kultury bycia, bo to jest podstawą być zgodnym z zodiakiem, bo składamy się z 12 znaków. Wiesz, to nie jest tak, że nie. Ale to dowiesz się już na blogu. A oprócz tego ten znak, który tobą kieruje, czy tam, gdzie masz słoneczko swoje, dominuje, ale nie jest dominantą. To nie, bo w astrologii jeszcze jest dominanta. Ale dominantą muszę mieć datę, godzinę i miejsce urodzenia, żeby cokolwiek można było powiedzieć. Inaczej to się nic nie da zrobić. Tak, to jest tylko, wiesz, takie gazetowe oplatanie. To, co tutaj no, w części w pewnym sensie robię, ale
Z tym, że ja jeszcze, wiesz, nie rozwiązałem tego. Znaczy, to jeszcze nie koniec. No, wejdziesz, zobaczysz. Też zapraszam. Cześć. I do zobaczenia. Albo do usłyszenia. Zobaczymy. Cześć.